Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Moebius Empire Rising. Jesteśmy dalej w Curychu i analizujemy Alessandrę. Ale zanim ją tak całkiem zanalizujemy, to musimy się dowiedzieć jeszcze paru szczegółów. Także pójdźmy sobie do biblioteki i spróbujmy namówić Karla na rozmowę. Przekupmy go ciastem. Bo czemu by nie? Proszę bardzo. Might I offer you a slice of cake? Oh, yes, I... Thank you. Yay. Are you feeling better now? Quite. The doctors tell me sugar is bad for my health, but it does make me feel more alert, at least for a short time. Yes. Well, before that buzz wears off, would you answer a few questions? Very well. No dobrze. Ja pamiętam, że coś jeszcze mu proponowałam. Chyba ten nasz Xanax. Nie pamiętam, czy teraz, czy nie teraz. Would you care for a Xanax? It would help you relax for the party. Oh, well, I am tense. May I? Nie ma to jak się dzielić tabletkami. Oh my gosh. No, tak, punkty za co dostaliśmy. Wydaje mi się, że to nie było konieczne, ale no właśnie, nie wiem, dla punktów czy coś. No dobra, porozmawiajmy w takim razie. O, matko. Dobra, zacznijmy od Alessandry. Tell me about Alessandra. My pretty bird. She is lovely, is she not? Also flighty and fragile, with a weakness for flowers. I do enjoy spoiling her, even if she doesn't deserve it. What can I tell you about her? Czy wygrała kiedyś jakieś konkursy piękności? Alessandra is quite lovely. Has she ever won any awards for her beauty? If you mean a beauty contest, no. That sort of thing is not for people of our class. Both she and Helene did high fashion modeling for a short time. Perhaps that counts. That's helpful. Yes. Okay. Czym się interesuje? What are Alessandra's interests? Shopping, socializing. Such a pity she's been saddled with me. She likes to design clothes. She would love to have her own line. I could buy it for her, but she wants to earn it. As if she's earned anything else. Chyba nie ma o niej najlepszego zdania. Ale no, jak widzicie, jej zainteresowania są takie właśnie bardzo stereotypowe dla pięknych dziewcząt z wyższych sfer. Nie wiem, tak mi się zawsze kojarzyło, że raczej interesują się typowo zakupami, właśnie jakimiś ciuchami, kosmetykami i tego typu rzeczami. Nie mówię, że to jest coś złego, bo oczywiście ciuchy i kosmetyki to dosyć potężne biznesy, ale no raczej to, nie wiem, tak pasuje stereotypowo do tego typu kobiet. Dobra, zapytajmy, czy interesuje się polityką. Does Alessandra have an interest in politics? She hates politics. Can barely stand to have me speak of it. Well, I suppose I can see why it would bore a young woman like that. No, not all young women. Just Alessandra. Tak. Ciekawe, kogo ma na myśli. W każdym razie, no, Alessandra nie jest zainteresowana polityką, co kłóci się z naszą wizją Livii Druzylli, która jednak wpływała na męża i jego jakby polityczne interakcje. Także to trochę nam nie pasuje tutaj. Dobra, może zapytajmy o jego zdrowie. May I ask after your health? You don't look well. That is honest of you. I had a heart attack 6 months ago, then pneumonia. I'm improving. So glad to hear it. No tak, Malakai jest zawsze szczery. Dobrze, to może o syna zapytajmy. I believe you have a son with Alessandra. How old is he? Laurent, he's just over a year old. He's perfect. But I suppose all fathers think so. Do they? How old was your wife when she gave birth? Oh, well, let's see. We had been married a year,
She was 22. Such a pity. I would have loved more children, but with my health as it is, and my wife being as she is, it will never happen now. Ciekawe, dlaczego mówi o tym w takim tonie, znaczy w sensie, że jeżeli chodzi o moją żonę, coś tam, to tak jakby, nie wiem, albo już nie sypiali ze sobą, albo nie mieli możliwości zajścia w ciążę. Znaczy, ona nie miała możliwości zajścia w ciążę. Nie wiem, nie rozumiem troszeczkę tego. Znaczy, rozumiem może po części, ale no, to się dowiecie później. Też pewnych rzeczy. Dobra, o sobie? What role do you have in politics? I served in the Federal Assembly for years, and then I was a member of the Swiss Federal Council. Unfortunately, no one wants to face the truth about the world. So when I opened my mouth too far, I was forced to step down. No tak. A co z Helene? Alessandra has a sister, Helene. What can you tell me about her? She's beautiful and intelligent, passionate about politics and the future. She's everything Alessandra is not. Did you play that childhood game, Mr. Rector, where you must choose between two hands? One has the treat and one has nothing? I didn't play childhood games. Well, that's too bad. But to be blunt, I picked the wrong hand. No, możemy się domyślać, że jakby bardziej jest zafascynowany właśnie Helene niż Alessandro. Głównie chyba ze względu na to, że właśnie ma o czym z nią rozmawiać. Znaczy w sensie, tak jak wspominał, Alessandra nudzą rozmowy o polityce, a z Helene może rozmawiać bez przeszkód. Także chyba wybrał sobie złą żonę. Złą siostrę na żonę. No cóż, ale takie jest życie, nie? I've heard you had some political difficulties recently. You might say so. Switzerland needs to protect herself. Remove foreign influence and debt. She must shut herself down like a turtle drawing inside its shell. We alone have the wealth to weather the coming storm, but only if we have the courage to say no to those who will beg for our help. Noah and the Ark, is it? A man after my own heart. My fellow lawmakers did not agree. The cut has hurt Alessandra worse than it hurt me. No, niestety. Nie ma zbyt popularnych poglądów. Excuse me for a moment, Herr Lorraine. Yes, of course. Okej, to by było w sumie na tyle, jeśli chodzi o rozmowy. Dobrze, to w takim razie wyjdźmy stąd. I chodźmy na górę jeszcze. Okej. Boring landscape paintings from the 19th century. Semi-valuable, but still boring. No mi akurat takie właśnie obrazy się bardziej podobają, w sensie pejzaże bardziej niż jakaś martwa natura. No, ale dla Malakaja to nudne jest. That's Alessandra Lorraine on the left and her sister Helene on the right. Their birth name is Bernadotte. Tak. Możemy się przyjrzeć z bliska. Proszę bardzo. That's Alessandra Lorraine on the left and her sister Helene on the right. Their birth name is Bernadotte. I believe those are jasmine flowers. There's a still life by Giovanna Garzoni that features them. Tak, tutaj mamy podpowiedź do tego, jakie kwiaty lubi właśnie Alessandra. To jest właśnie Alessandra. Ona lubi jaśmin. I możemy to wykorzystać do jakby zaciągnięcia ją na to spotkanie. Swoją drogą one tu bardzo ślicznie wyglądają na tym obrazie i mają śliczne zielone oczy. Obydwie. Ja początkowo, jak grałam, to myślałam, że ona jest jej matką, a nie siostrą, bo wygląda starzej i w ogóle, ale,
ale jednak nie. Jednak to są siostry. No. Dodatkowo tutaj na podłodze mamy jakąś wstążkę. That looks like the ribbon Alessandra had in her hair. Tak, zgubiła ją właśnie Alessandra, jak szła się przebrać. Zabierzmy ją. Okej, wstążka Alessandry i połączmy ją z jaśminem. That's better. It looks like a bouquet now. Tak. Teraz mamy jaśmin bardzo ładnie wyglądający jak bukiet. Właśnie taki, jaki ma na tym obrazie. Coś mi tak spadają klatki, nie wiem czemu. Dobra, rozejrzyjmy się jeszcze. It's a replica of a Canova sculpture. Okej, chyba się nie rozpokoiło żyrandol. They've kept the original chandelier, but replaced the candles with modern replicas. It's a reminder of the past's grandeur, I suppose. Mm-hmm. Okej. Tu jest chyba zejście? Nie wiem. Nie, można się rozejrzeć. The staircase overlooks the foyer. The family's private rooms are upstairs. I may have to resort to that, but for now, I'll stick to the public areas. Tak, na razie nie możemy tam wejść na górę, ale potem chyba będziemy mogli, tak mi się wydaje. Dobrze. Chyba z Walkerem jeszcze możemy tu pogadać. Mr. Walker? Yes, Mr. Rector. A, no tak, dobra. Możemy z nim pogadać. Znowu możemy podowcipkować. Okej, okay, może Alessandra. You know we're here to check into Alessandra Lorraine. I do. Do you think she's the one you're looking for? Some of her biographical data lines up. Her family background, her marriage. Well, obviously, or Dexter wouldn't have sent me here. But whether or not she's really a match, we'll have to see. I know you'll figure it out, Mr. Rector. No oczywiście, że tak. Kto jak nie my. About that panic attack I had in Paris. You said you hadn't had one in years until recently. Do you have any idea what's triggering them? No, but it feels like something I've kept locked up is no longer staying put. God, I sound insane. Maybe I am. No, sir. I can't say I understand what it is you do, but you are definitely not insane. Aww. Reassuring. I picked up some more Xanax in Paris, so hopefully it won't happen again. Tak, liczmy na to. Can I ask you something? Yes. Did you always want to be a soldier? I did. What I mean is, was there something specific that drew you into that profession? Dreams, perhaps? Memories? No, not really. I just always liked the idea of being strong and protecting people. I see. Okay. O średniowiecze. Are you particularly drawn to the medieval age? No. But I like that movie with Rutger Hauer and Michelle Pfeiffer. Does that count? There's something you're not telling me. Something that happened in Paris. There's a great deal I'm not telling you, Mr. Walker. But it's nothing you need to know. Yes, sir. Ciekawie z tego wybrnął, ale w sumie racja. Nie mówi się wszystkiego ludziom mimo wszystko. No przecież może są tacy ludzie, którzy mówią wszystko, wszystko tak totalnie, ale wydaje mi się, że sporo ludzi jednak raczej nie mówi wszystkiego, co ma na myśli, albo nie wiem, o wszystkich sprawach, bo zazwyczaj innych niekoniecznie interesują pewne rzeczy. Ale fakt jest taki, że nie mówimy mu o wszystkim dotyczącym niego samego, ale w sumie Malakai sam nie jest do końca pewien jakby kim on jest tak do końca, więc... Dobra, poprosimy o dowcip. I don't suppose we have time for more of your jokes. Hey, there's always time for a joke. Great tension reliever. What did one ocean say to the other ocean? Do tell. Nothing. They just... I must be losing brain cells. That was funny. Oh my gosh. Dobra, jeszcze raz. What did Batman say to Robin just before they got in the car? I don't know. What? Get in the car. aha. Chyba nie zrozumiałam do końca tego dowcipu. Boże, jakie suchary. What do you call an alligator who wears a vest? Let's see. An investigator? Well done, you. Ooh,
Malakai się rozkręca, ogarnia dowcipy. The past, the present and the future walk into a bar. It was a little tense. I think I like the puns. I can see that. Matko. Jeszcze? All right, one more joke and that's it. Sure. What did one military helmet say to another? Something about being hard-headed? Nope. You stay here. I'll go on ahead. Good one. Oh my god. Dobra, no skończyliśmy z dowcipami. Dobra, schodzimy na dół. Okej, okay, musimy mieć trzy gongi, bukiet i wypadałoby jakąś karteczkę napisać chyba. Nie wiem, czy to z tym bukietem się włączyło. No tak. I'll write a message on the ribbon. No właśnie. What should I say? Jako, że Alessandra na coś się zdenerwowała, to... nie. Tak, na coś się zdenerwowała, to powinniśmy napisać wybacz mi. Nie jestem pewna, co się stanie, jeśli wybierzemy coś innego. Wydaje mi się, że punktów może nie, możemy nie dostać. Nie jestem pewna do końca. Forgive me. That should do it. Albo Malakai by się na to nie zgodził. Nie wiem, w sumie. Dobra, i idziemy tutaj i zostawimy bukiecik w tym miejscu. I'll leave this bouquet where Alessandra can stumble across it. Tak. Żeby Alessandra mogła go zobaczyć. The bait is set. We'll have to wait for Alessandra to take it. Proszę bardzo, idzie. W sumie ubrała chyba taką samą sukienkę, tylko inny kolor. Okej. Trzy gongi! Szybko! Do ogrodu. Ej, to już jest sześć gongów. That must be the three gongs mentioned in that text to Alessandra. Dobra. Idziemy. Idziemy do ogrodu. Poszpiegować Alessandrę, z kim ona się spotyka. Musimy iść tam na górę chyba. Tu. Jak Malakai się schowa i będzie stalkował razem z nami. Chcesz, żeby to kamerdyner? I still haven't entirely forgiven you, Gustav. You know you were flirting with the caterer. I saw it. Tell me you didn't mean it. That you love only me. You're the one who is married. But you know I don't sleep with Carl. It's not the same. You're jealous of everyone, Liebling. Oh, I can't help it. I'm crazy about you. No proszę. We'd better go. It's almost time for the party. I can be late. I can't. I have to answer the door, my sweet. Come on. No. Well, that was an interesting data point. Tak, to prawda. To było bardzo... data on Alessandra to make an analysis. Tak, to było bardzo, bardzo interesujące. Alessandra ma romans z Gustawem. No proszę. Dobra, wyjdźmy stąd. I będziemy mogli przeprowadzić analizę Alessandry. Mamy już wszystkie fakty dotyczące jej życia. Analizuj. Okej. Okay. I musimy sprawdzić oczywiście, czy pasuje do Livii, także już wszystkie inne kandydatki nam odpadają. Jakby. Dobra. Jest małostkowa i bardzo zazdrosna o flirty swojego kochanka. Livia słynęła z tolerowania licznych kochanek Octaviana. Więc to troszeczkę nie pasuje. To w sumie w drugą stronę idzie. Ma romans z pracownikiem swojej rodziny. Zgodnie z jej własnymi słowami była prawdziwie wierna i nawet po śmierci Octaviana nie wyszła ponownie za mąż, więc to też nie pasuje. Urodziła pierwszego syna Laurenta w wieku 22 lat. Przepraszam, że to tak czytam, ale ja nie bardzo wiem, jak to przeczytać. Nie pamiętam, jak oni to wypowiadali.
urodziła pierwszego syna Tyberiusza w wieku 17 lat. W sumie wiek prawie pasuje, no troszeczkę w drugą stronę. Nie wiem, nie pamiętam, czy to było dopasowane, czy nie. Możemy spróbować, najwyżej zmienimy. Chce być projektantką mody. Jej mąż często ubierał się w stroje, które dla niego tworzyła. No to na pewno pasuje. Jest tak piękna, że we wczesnej młodości zajmowała się modelingiem. W młodości często opisywana jako najpiękniejsza kobieta Rzymu. No to myślę, że można przymknąć oko na jakieś mój język. Myślę, że można przymknąć oko na to. Na te drobne niedociągnięcia, aczkolwiek zobaczymy jeszcze, bo ja nie pamiętam dokładnie niestety tej analizy, także zobaczymy. Ma jedną młodszą o rok siostrę, miała przynajmniej jednego brata, Marka Liviusza Drususa. No siostra, a brat to w sumie, no ale miała rodzeństwo, to może to będzie dopasowanie, nie wiem. I interesuje się polityką, mimo że jej mąż jest politykiem, zajmują ją głównie wydarzenia towarzyskie. Była znana z ambicji, opanowana oraz odgrywania aktywnej roli w kierowaniu cesarstwem. No to akurat właśnie nie pasuje. W związku z niepopularnymi poglądami politycznymi jej męża została wykluczona towarzysko. Jej mąż poparł Marka Antoniusza zamiast Juliusza Cezara, co było niepopularnym wyborem. Gdy senat poparł Cezara, jej rodzina musiała uciekać z Rzymu. Czyli to pasuje akurat. Jej mąż jest potomkiem rodu Lorrainów, kuzynem królewskiego rodu Habsburgów, z którego pochodzi jej ojciec. Jej pierwszy mąż był potomkiem rodu Klaudiuszów, tego samego co jej ojciec. Dobra, to chyba pasuje. Jej rodzina oraz rodzina jej męża należą do jednych z najbogatszych w Europie. Pochodziła z bardzo bogatej, starożytnej rodziny. Jest potomkinią rodu Habsburgów ze strony ojca dwóch starych szlacheckich rodzin. Ojciec Livii potomkiem dwóch prestiżowych. Tak to też pasuje. W wieku 21 lat poślubiła 47-letniego mężczyznę. Pierwszego męża, dużo starszego od niej, 42-letniego Tyberiusza, Klaudiusza Nerona, poślubiła w wieku 16 lat. No to teoretycznie też by pasowało. Dobra, sprawdźmy. Okej. Okay. Alessandra nie jest Livią Druzyllą. Nie interesuje się polityką, jest niewierna i bardzo zazdrosna o kobiety, z którymi flirtuje jej kochanek. No tak. Czyli już sprawdziliśmy ją, ona nie pasuje. I'm sure Alessandra is not Livia Drusilla. But I want to look around a little more before I finalize my report. Tak, ponieważ Malakai ma pewne przeczucie i myślę, że my też możemy mieć pewne przeczucie odnośnie Livii Druzylli, że może nią być właśnie niekoniecznie Alessandra, ale właśnie jej siostra, ponieważ jej siostra interesuje się polityką i jest taka poważna i raczej wydaje się, nie wiem, bardziej dojrzała, więc pasowałaby do opisu Livii. Więc będziemy chcieli z nią jeszcze porozmawiać, tylko nie wiem, czy ona tu będzie, czy nie. Zaraz zobaczymy. O, jest. Helen. That's Helene Bernadotte, Alessandra's younger sister. Dobra, zanalizujmy ją najpierw. Elegancka fryzura. Ma klasyczny, ponadczasowy styl. Nie lubi rozpuszczonych włosów. Ktoś inny wybrał dla niej tę fryzurę. Raczej ma klasyczny, ponadczasowy styl. Jest taka dosyć właśnie, nie wiem, elegancka. Królewska powstawa, ostrożne spojrzenie. Inteligentna i ostrożna, nietowarzyska, nie czuje się swobodnie w domu swojej siostry. Raczej inteligentna i ostrożna. Suknia podkreślająca urodę, brak dodatków. Nie stać jej na biżuterię, Boże, to takie smutne. Poważna, a nie frywolna. Daje do zrozumienia, że chce, by mężczyźni kupowali jej biżuterię, matko. To by było w sumie dosyć ciekawe, ale nie. Raczej chodzi o to, że właśnie jest poważna i no.
Mocna budowa ciała, silna i zdyscyplinowana, zarówno fizycznie, jak i mentalnie. Pracuje fizycznie, pochodzi z niższej klasy. Raczej to. There's something else here. I can feel it. But I need to touch her hand to be sure. No tak. Helen Bernadotte to inteligentna, silna i poważna młoda kobieta, która potrafi odnaleźć się w wyższych sferach. Jest w niej coś jeszcze, ale muszę jej dotknąć, aby się upewnić. Tak. Tylko, że no, jest problem z dotykaniem obcych kobiet. Raczej niekoniecznie się dają. No, ale możemy z nią porozmawiać. Raczej chyba nie możemy jej dotknąć. No właśnie. Więc pogadajmy z nią. Pardon me. Yes? Tak, może się przedstaw na sam początek. I'd like to introduce myself. My name is Malachi Rector. I'm with the US Embassy. I am Helene Bernadotte. So pleased to meet you. Okej, okay, może coś o Alessandrze. Tell me about Alessandra Lorraine. What about her? You're Alessandra's sister? Yes, I am. Proszę opowiedzieć. Tell me about Alessandra. My sister is very much as she appears. Perhaps you should get to know her for yourself. But you might do better to speak to her husband, Herr Lorraine. He's a fascinating man. Okay. Does Alessandra always sleep with the help? Who are you? What business is it of yours? Oops. It was a simple observation. I would ask you to keep it to yourself, if I could trust you to do so. Carl doesn't need any more scandal. I have no intention of telling anyone. Then why did you tell me? What do you want? Good question. Chcę panią dotknąć. Oh my god. Nie, no w sumie to było dość no, szczere, ale to jest cały Malachi. Typowy szczery facet. It looks like this will be quite the party you're hosting. It should be a pleasant evening, but I can't take any credit. My sister Alessandra hosts the parties. She enjoys it. And you? Surely you enjoy it as well. It usually provides me with some interesting conversation, yes. Okay. Will you be having an escort join you this evening? No. Then you must be single. It's hard to imagine a lover would allow you to attend such a function alone. You are very forward. But I don't believe in jealousy. Either both people understand what they're getting out of the relationship or they don't. Jealousy serves no purpose. Ooh. I quite agree. Interesujące poglądy, że nie jest zazdrosna. No dobrze. Excuse me, please. Goodbye, Mr. Rector. Okej, przez to, że Helena się wkurzyła, to jeszcze jedna rzecz jest tutaj dosyć istotna, ale to może opowiem wam w przyszłym odcinku. tak zrobimy taki cliffhanger, o co dokładnie chodzi, ale no... Będziemy badać teraz właśnie samą Helenę z racji tego, że ona by nam w sumie bardzo pasowała na Livię. Także jeszcze chwilę czasu spędzimy. No, także to by było wszystko ode mnie na dzisiaj. Ja sobie zapiszę grę. I usłyszymy się w kolejnych odcinkach. Myślę, że już w kolejnym skończymy ten rozdział i zobaczymy, zobaczymy, jak nam pasuje Helena. No, także trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia następnym razem. Pa, pa!